嘉宾，各位领导，老师们，同学们，大家下午好。Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele, uczniowie, witam serdecznie. 欢迎大家光临波兰前共和国前总统波罗尼尼斯瓦科莫罗夫斯基阁下北京外国语大学专题演讲会。下面首先请允许我介绍出席今天活动的嘉宾。Miło nam Państwa gościć na wykładzie Jego Ekscelencji byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych. Pozwolę sobie najpierw przedstawić dostojnych gości. 参加今天活动的波兰嘉宾有波兰共和国前总统波罗尼斯瓦夫克罗摩夫斯基阁下。Ze strony polskiej witamy Jego Ekscelencję byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego. Polan 共和国驻华大使林义平阁下。Jego Ekscelencję pana ambasadora Jarosława Gajewskiego. Polan 前总统国务秘前总前前总统国务秘书克罗摩夫斯基基金会理事阿尔基耶德杰孔斯基先生。北外国 Sekretarza stanu kancelarii prezydenta 中华人民共和国驻华大使潘阿尔基耶德杰孔斯基。波兰前总统助理克罗利亚维西涅夫斯卡女士。Asystentka prezydenta Komorowskiego, panią Karolina Niewiecka. Wos 集团有限公司董事长吕波华侨曾小辉先生。Prezesa Komorowskiego, Wos 参加曾小辉。参加今天活动的中高嘉宾有中国人民外交协会副会长、前中国驻卢森堡、波兰、斯洛文尼亚大使。孙荣明先生。Ze strony chińskiej witamy Jego Ekscelencję Wiceprzewodniczącego Chińskiego Instytutu Spraw Zagranicznych, byłego ambasadora w Luksemburgu, Polsce i Słowenii, pana Sun Rongmina. 外交学会欧洲部主任卢金涛先生。Dyrektora Departamentu Europy Chińskiego Instytutu Spraw Zagranicznych, pana 卢金涛。外交学会欧洲部干事，倪晨曦女士。她用倪晨曦在和她讲的是 Europe is still on the transatlantic. 中联部六局张海波先生。她拿张海波是 IBC。参加今天活动的北外代表有北京外国语大学校务委员会主席韩震教授。Przewodniczącego Rady Uniwersytetu pana profesora Han Zhen. 北京外国语大学国际与交流合作处处长柯静教授。欢迎 Director 李教授大使的名人 Professor 柯静。北京外国语大学欧洲语言文化学院院长赵刚教授。欢迎 Director 潘杰卡纳研究部非公投的 Europeistic Professor 赵刚。北外欧语学院波兰语教研室主任李怡南女士。欢迎 Kierownik Katedry Języka Polskiego 李怡南。我是北京外国语大学副校长严国华，欢迎。Ja nazywam się 严国华 jestem prorektorem Uniwersytetu. Witam serdecznie.此外，参加今天活动的还有来自国务院发展研究中心、中国社会科学院等单位从事波兰研究的专家、学者，以及来自中国国际广播电台等媒体的代表。让我们一并对各位嘉宾的光临表示热烈的欢迎和感谢。Dzisiaj gościmy jeszcze specjalistów i znawców problematyki Polskiej Centrum Badań Rozwoju Rady Państwa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych.oraz przedstawicieli z mediów takich jak Chińskie Radio Międzynarodowe. Serdecznie witamy. Chiny w oczach Europy i Polski. Powitajmy zacnego gościa wielkimi brawami.
Panie rektorze, szanowni państwo, po pierwsze chciałbym bardzo serdecznie podziękować za możliwość wygłoszenia tutaj referatu o stosunkach polsko-chińskich, a po drugie chciałbym podziękować za możliwość obejrzenia wystawy o wielkim Polaku, polskim pisarzu Henryku Sienkiewiczu. 尊敬的校长、先生、尊敬的各位来宾、各位同学、老师们，首先我非常感谢有这个机会到北外来进行演讲，同时我也非常感谢有幸看到显科维奇专题展的这个展出。 Mówiłem o tym panu rektorowi, że kto chce poznać polską duszę, polskie serce, to warto, żeby przeczytał choć kawałek Sienkiewicza. 刚才我已经跟韩书记说了，谁要是想对波兰的民族精神有所了解，那么哪怕先读上一小段显克维奇的作品。 Jego twórczość kształtowała również mnie, zarówno poprzez literaturę, jak i poprzez opowieści rodzinne, bo jego córka była moją bliską ciotką. 那么我实际上是读着显克维奇的作品长大的。 不仅是他的作品培育了我，而且呢，他的女儿还是我一个非常亲密的阿姨。 Mam świadomość, że jestem na Uniwersytecie Języków Obcych w Pekinie i w zasadzie pewnie dla państwa byłaby ciekawsza opowieść o Henryku Sienkiewiczu. 当然我知道，我现在是在北京外国语大学，那么大家可能更感兴趣的就是我去讲一讲关于显克维奇的事情。 Niż o relacjach politycznych, polsko-chińskich czy ekonomicznych. 那么可能，大家对显克维奇的兴趣也要高于这个中国之间政治经济的关系。 Ale to już tak jest, że ci, którzy chcą poznawać świat poprzez znajomość kultury, języka innych narodów, mogą to czynić wtedy, jeżeli między państwami, między narodami jest właśnie współpraca polityczna, ekonomiczna. 那么，但是有一个事实就是，我们今天能够相互了解对方的语言、文化和生活，这个基础就是两个国家之间是存在政治和经济合作的。那么，我 chciałbym życzyć państwu, całemu uniwersytetowi, osobom, które w szczególny sposób zajmują się kulturą, językiem polskim, sukcesów, które będą oznaczały, że będzie przez lata narastała tkanka osób, które znają wzajemnie kulturę i polską, i chińską, język polski i chiński, ale także znają i współtworzą współczesną mentalność naszych narodów, w których byśmy chcieli, aby istniały elementy wspólne. 那么在此呢，我也想祝福北京外国语大学，特别是对波兰语言文化有所研究的人们，希望你们能够更多的去了解对方的文化，那么在这个基础上呢，能够促进我们之间共同去创造我们当代的民族人民之间的这种精神，那么去寻找出更多的我们之间共同的部分。 Proszę więc wybaczyć, że teraz o kulturze będzie mniej, dużo będzie o polityce, dużo będzie o gospodarce. 那所以请大家现在原谅我，可能我要讲文化讲的少一点，更多的讲政治和经济。 Na koniec chcę powiedzieć dziękuję bardzo także za to, że ten świerk rośnie, posadzony także przez moją małżonkę, co jest koronnym dowodem na to, że pod względem klimatycznym Pekin i Warszawa są bardzo podobne. 那么还有一点我非常感激的就是这个我夫人在北外种下的这棵云杉呢，现在长得很好，那也就说明我们北京和华沙的气候还是很相近的。Tylko raz wcześniej w roku 2011 pełniąc funkcję prezydenta Polski. 那么之前我只来过中国一次，就是当我任波兰总统的时候，2011年访问过中国。 Miałem jednak to szczęście, że mogłem wtedy współuczestniczyć w procesie podniesienia stosunków polsko-chińskich do rangi partnerstwa strategicznego, co znalazło swój wyraz w odpowiednich dokumentach międzypaństwowych。那么当时我也很荣幸能够促成两国关系提升到战略伙伴的这个层面，而且呢和当时的中国领导人共同发表了这个相关的联合声明。 Dzisiaj jestem tu gościem państwa jako były prezydent, ale jestem przekonany, że w relacjach polsko-chińskich zmiana władz w Polsce nie oznacza niczego nowego, bo stare zadanie, jakim jest
umocnienie współpracy i przyjaźni pomiędzy naszymi państwami, pomiędzy naszymi społeczeństwami jest w dalszym ciągu realizowane. 那么我还想强调的就是今天我来到中国是作为这个波兰的前总统但是事实上波兰的政府的更迭总统的变化都不会影响到我们两国之间的关系特别是我们所面对的挑战和任务是一致的就是继续加深我们两国之间两个社会之间的联系和合作 Proszę Państwa, Polska nadal chce być dla Chin bramą do Europy, głównym partnerem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i ważnym elementem projektu szlaku i drogi oraz aktywnie kształtować relacje Unii Europejskiej z Chinami. 波兰希望继续充当中国进入欧洲的门户，做中国在中东地区的重要伙伴，并积极参与中国的一带一路合作，并致力于推动欧中关系的发展。 Pragnę więc dzisiaj potwierdzić to trwałe i stabilne zainteresowanie mojego kraju i moich rodaków Chinami. Chinami pod względem politycznym, gospodarczym, regionalnym, edukacyjnym, naukowym, a także w obszarze kultury i turystyki. 那么我还想强调的就是我们的。Prezydent Polski również będę mógł działać aktywnie na rzecz intensyfikacji polsko-chińskiego dialogu i zbliżenia pomiędzy narodami. 我非常希望能够一如担任总统期间一贯一以贯之的努力推动波中对话增进两国人民间的相互了解。 Proszę Państwa, z polskiej perspektywy Chiny stają się głównym źródłem naszych polskich wyobrażeń po całej Azji. 作为我还想强调的一点就是从波兰人看来中国是 波兰人去对亚洲的一种想象，中国在某种程度上代表着亚洲的形象。 Bo Chiny są naszym najważniejszym partnerem w Azji, obecnym również w naszym codziennym życiu. Polacy spotykają się z produktami chińskimi codziennie spotykają się z informacjami o Chinach za pośrednictwem środków masowego przekazu. 那么事实上，中国也是我们在亚洲最重要的合作伙伴，影响着我们日常生活的方方面面。我们的老百姓每天都能看到中国的商品，每天都能够从大众媒体上了解到关于中国的消息。 Wszyscy doskonale czujemy, jak wiele zmieniło się w świecie, także jak wiele zmieniło się w zakresie odległości geograficznej Europy i Chin. 那么我们每个人也都能深切地感受到，现在世界正在发生着巨大的变化。那么这种变化也包括地理，就是地理距离上的变化。比如说这个欧洲和亚洲之间。 Kiedy w XIV wieku włoski kupiec Marco Polo przemierzał szlak z Europy do Chin, zajęło mu to 2 lata. Dzisiaj bezpośredni lot z Warszawy do Pekinu trwa godzin 7. Marco Polo to dla Polaków, ale i dla wielu Europejczyków taki bardzo dobry, bardzo przemawiający do wyobraźni symbol pasji poznawania świata, docierania także do państwa środka. 大家都熟知的马可波罗被波兰乃至欧洲认为是探索世界、了解中国的一个标志性人物。他当年从欧洲到中国花了2年的时间。那么今天华沙到北京的直航只需要7个小时。 Mamy wszyscy świadomość, że odkrywaniu innych kultur zawsze towarzyszyły i towarzyszą obawy przed nieznanym, przed jesteśmy często blokowani poprzez funkcjonowanie stereotypów. Ważną rolę więc w przybliżaniu narodów odgrywają zawsze liderzy. Ci, którzy wyznaczają szlak, mają odwagę prowadzić w nowym kierunku. 常常有一些先入为主的成见和对未来的这个洞见未来的领袖人物，勇于接受挑战，敢于做出即使眼前看起来难于理解，但是具有长远意义的决定。 Dzisiaj na szczęście mamy tych liderów nowego bardzo wielu, bo to już nie są tylko i wyłącznie przywódcy polityczni, to już nie są tylko misjonarze, ale to są kupcy, podróżnicy, handlowcy, przedsiębiorcy, artyści i turyści.
那么今天这样的具有远见的领袖人物有很多，这里我们指的并不是那些政治意义上的领导人，还包括这个企业家、艺术家、这个旅行者。 Warto więc zauważyć, że żyjemy w przestrzeni gospodarczej, w której świat się w ostatnich kilku dekadach znacznie bardziej zintegrował niż kiedykolwiek przedtem w całej historii. 所以我们大家可以感受到，实际上在近几十年来，这个世界相互之间的融合，它的这个融合的程度要超过历史上的总和。 Dzięki łatwości i opłacalności komunikacji i transportu, a także szybkiemu rozwojowi internetu i związanych z nim możliwości promocji i sprzedaży nastąpił niespotykany dotąd wzrost handlu międzynarodowego, globalizacja procesów produkcji i powstawanie łańcuchów dostaw. 及其带来的营销推广，使得国际贸易和生产运输全球化得到了前所未有的提高，国际金融系统也得到了不断的完善。 Dokonała się imponująca rozbudowa międzynarodowego systemu finansowego i związanych z nim udogodnień, takich jak karty płatnicze, bankowość elektroniczna, łatwość dokonywania transferu kapitału. 那么，比如说相关的金融手段，银行卡、电子银行以及资本传输，为人们都提供了极大的便利。 Warto pamiętać o tym, że to już za naszych czasów wzrosła w sposób niebywały ilość członków Światowej Organizacji Handlu aż do 159, a jednocześnie są podpisywane dalsze bilateralne porozumienia handlowe. I warto pamiętać, że Unia Europejska takich zewnętrznych porozumień ma już 13. 很多的这个经济组织也便利了我们之间的相互合作。目前世贸组织的成员已经增加至了159个。此外，很多国家还签署了各种的双边贸易协定。这里头我们还想强调，欧盟已经签署了13个协定。 Wszyscy wiemy, że przewagi konkurencyjne Chin oparte o niskie koszty pracy i prowadzenie biznesu zachęciły skutecznie Zachód do przeniesienia się tutaj liczącej się części produkcji. Obecnie jednak zaczyna się odwrót od tej dotychczasowej polityki. Coraz częściej w krajach realizujących politykę innowacyjności stawia się na reindustrializację, stawia się na innowacyjność, na cyfryzację gospodarki, a więc także odbudowanie wielkich centrów gospodarczych w Europie. 那么我们大家都知道，中国曾经因为这个劳动力非常低廉，它吸引了很多的西方企业在这儿建设生产基地。但是现在呢，又有一个这个反向的趋势，就是这个创新产业的发展，触发了这个在这种创新科技的国家和地区。 Wraz, co warto zauważyć, że wraz z innowacyjnością, cyfryzacją gospodarki pojawia się coraz mocniej stawiany problem ochrony danych osobowych i własności intelektualnej. 那正是这个创新产业，包括这个数字化时代的这个到来，也催生了一些新的问题，比如说这个个人信息和知识产权的保护问题。 Myślę, że i po stronie Chin i gospodarki chińskiej też narasta przekonanie, że już jest czego bronić przed nadmiernie swobodnym dysponowaniem dorobkiem intelektualnym chińskim na świecie. 那么实际上中国现在也开始逐渐地面对这样的问题，就是这个知识产权的保护在全球的问题。 W ramach tych wielkich procesów trzeba zauważyć, że zachodnia kultura indywidualizmu i praw jednostki weszła w silniejszą niż dotąd interakcję z kulturami opartymi na innych paradygmatach wspólnotowości i utrzymywania harmonijnych relacji. 那么实际上我们现在还可以看到的是，在西方文化宣扬的是个人主义和个体的权利，那么它正在与强调集体精神、和谐关系的其他文化发生着前所未有的剧烈碰撞。 W moim przekonaniu, pomimo światowego kryzysu, utrzymuje się nadal i słusznie przekonanie o wyższości wolnorynkowych rozwiązań nad innymi gospodarczymi ustrojami, z zastrzeżeniem jednak,
że obecna forma kapitalizmu wymaga czasem radykalnych korekt. 根据我个人的观察和经验而言呢，尽管是存在着经济危机，但是可以看出来，就是自由市场经济在其他的经济体制面前还是占有上风的。但是与此同时，我们也发现，就是我们所讲的资本主义经济亟待深入的改革。 Jednocześnie wszyscy czujemy, my w Europie również, że narasta przekonanie, iż gospodarcza dominacja Zachodu nad światem dobiega końca i jest powoli równoważona przez rozwój centrów gospodarczych azjatyckich. 那么我们大家还可以看到，事实上现在以这个西方经济主导世界的这么一个趋势已经慢慢在走向终结了。现在有更多的这个亚洲的这个比较强大的经济体，正在使这个世界经济走向平衡。 Symbolem tego procesu, tej zmiany, są zbliżone wyniki produktu krajowego brutto gospodarek chińskich i amerykańskich. 那么这里面有一个标志性的，就是中国和美国的GDP现在已经慢慢的接近了。Czynnikiem odgrywającym rolę katalizatora politycznych i gospodarczych zmian w ostatnich dwóch dekadach był szybki postęp w sferze technologii. Nie tylko teleinformatyka, ale także inne dziedziny świata cyfrowego dokonały naprawdę milowego skoku. Wzrost bezpieczeństwa transportu kolejowego i lotniczego oraz ilość połączeń, rozwój elektroniki, automatyki, robotyki, niesamowite postępy w genetyce, medycynie i biotechnologii, to wszystko wprowadziło świat w zupełnie nowe tysiąclecie. Nastąpiła także indywidualizacja konsumpcji technologii poprzez jej prostotę, powszechną dostępność i relatywnie przystępne ceny. 近二十年来，技术的快速发展催化了和数字技术领域发生了里程碑式的跨越。铁路航空交通的安全提高，航线增加，电子自动化和机器人技术不断发展，遗传学、医学、生物技术取得巨大进步。这一切使得世界进入一个全新的时代。与此同时，日益便捷的购物方式和亲民的价格，促使个性化消费技术产生。 Telefon komórkowy, który każdy z nas nosi w kieszeni, okazał się informacyjnym, ale także finansowym oknem na świat dla miliardów ludzi. 我们每个人大家日常使用的这个手机，现在已经不仅是我们的一个信息来源，而且是我们日常生活中不可或缺的一个经济手段。 Nawet dla tych, którzy żyją niesłychanie skromnie, czasami za kwotę poniżej $1 dziennie. 甚至是这个手机的使用已经深入到低收入的人群中。 Komputer osobisty, tablet, smartfon, GPS stały się nieodłącznymi elementami codzienności nie tylko klasy średniej, ale praktycznie wszystkich. 像我们现在这个大家都日常使用的什么平板电脑啊、个人电脑啊、GPS这样各种的电子设备。 已经不仅仅是我们以前所理解的中产阶级才拥有的，而是基本上是每个人都可以日常生活中所得到的。 Jesteśmy z tego dumni, ale jednocześnie mamy świadomość, że w niektórych obszarach nie udało się przełamać, przekroczyć żadnych istotnych barier rozwoju. 那么在这些方面，当然我们是可以引以为豪的，但是我们也要清醒的看到，还有一些领域和这个方面，我们还有很多难以跨越的障碍。 Jest ich wiele, ale warto wymienić przynajmniej kilka. 那么这其实这些障碍有很多，但是我想在这里头列举几个。 To na przykład bariery związane z wytwarzaniem i magazynowaniem energii. 比如说这个能源的这个，生产和导致，还有这个能源的效率问题。Także z ograniczeniem, który jest prędkość, tempo jazdy pojazdów i transportu.还有这个车辆交通的速度问题。Bariery związane z systemem komunikacji naziemnej, czy też z powszechnym dostępem do ochrony zdrowia. 比如说这个地面通讯的这个问题，还有这个医疗问题。 Niewątpliwie jednak czujemy doskonale, że rozwój technologii umożliwia i obniżkę cen, a jednocześnie wychodzenie milionów ludzi z biedy i wzrost klasy średniej, co powoduje wzrost masowej konsumpcji.
那么我们能够看到的是，这个很多人的收入在增加，但是呢，还有很多发展中国家的这个受教育的人。Osoba konsumpcja, czy nam się to podoba, czy nie, oznacza głębokie zmiany kulturowo-społeczne zarówno na Zachodzie, jak i tutaj w Azji. 那么这种大众消费方式的变化，实际上，不管是在西方和还是在亚洲，都改变着人们的生活方式。 To za naszych czasów, za obserwacji, z czasów, kiedy obserwujemy to wszyscy, dobra kiedyś luksusowe zaczęły być powszechnie dostępne i szybciej zmieniane. 比如说我们大家这个通过日常观察就能看出来，曾经我们觉得很奢侈的一些商品和用品，那现在已经深入到寻常百姓家。 Dotyczy to tak prozaicznych rzeczy, jak na przykład sprzęt AGD, domowego użytku, udogodnienia domowe, takie jak piece, centralne ogrzewanie, klimatyzacje i tak dalej, i tak dalej. 比如说以前我们觉得有些什么这个家电呀，或者是这个壁炉啊，空调啊，好像都是比较奢侈的，那现在其实每个老百姓都有。 A jednocześnie widzimy i czujemy, że specjalne działy wielkich firm wytwórczych, działy marketingowe wytworzyły całą masę dóbr pozornie tylko potrzebne. I że czasem największą produkcją jest produkcja reklamy. I rozwój świata nie jest jednoznaczny, ale jest. Ten rozwój się odbywa. 那么所以说这个发展其实不是单意义的，但是这个发展呢又是不断在进行的。 Powszechna jednocześnie wszędzie, docierająca do każdego niemal domu telewizja ukazała wszystkim na świecie także ogrom rozwarstwień pomiędzy grupami społecznymi, pomiędzy krajami i kontynentami. 那么从电视上我们也可以看到，实际上现在各个社会阶层之间。 各个国家之间，各个这个大洲之间，这个差别是在越来越大的，这个分化是越来越明显的。 W wielu krajach, nie tylko w krajach tych wysoko rozwiniętych, zmieniło się bardzo wiele w stylu życia, w treściach życia, w sposobie funkcjonowania rodzin. Zmienia się długość życia, zmienia się śmiertelność dzieci, a jednocześnie wszyscy przeżywamy narastający kryzys. 那么，比如说这个我们的生活方式、生活内容、家庭模式都在发生变化。那同时，我们也共同面对的，比如说这个人口问题、这个新生儿的这个死亡率的下降啊，这一系列的问题都是我们大家共同面对的。Bilancie pozytywne, po tej stronie pozytywnej globalizacji trzeba jednak powiedzieć uczciwie, że globalizacja przyniosła zbliżenie cywilizacji. Wzrost skali kontaktów międzyludzkich i międzykontynentalnych, konwergencji gospodarek i rozrost wielonarodowych firm, których przychody są większe od niejednego państwa. Stwarzają też coraz większe szanse na postęp. 那么同时我们也可以看到的就是，有越来越多的这种跨国的大公司，他们一个公司的这个收入，变得很大，甚至能高过一个国家的这个经济收入。 Nie byłoby tego zasięgu tak wielkiego globalizacji bez rewolucji internetowej. Globalna pajęczyna połączyła świat niewidzialnymi kanałami obiegu informacji, idei, towarów i usług. Komputery osobiste, telefony komórkowe, tablety i smartfony umożliwiły korzystanie z tych zasobów. Pojawiło się jednak jednocześnie zagrożenie e-wykluczeniem, a jednocześnie powstała nowa kategoria piśmienniczości. 那么实际上，这个全球化带来的是文明之间的相互交融。但实另一方面，这个当前的全球化出现的这个技术革命所带来的这个也带来了很多的这个问题，包括就是各种的这种电子设备的这个产生，也改变了人们的生活方式。 Wielkim wyzwaniem jest zjawisko ponownej głębokiej urbanizacji. 那么还有一个方面就是这个，目前全球都发生了这个城市化进程。Urbanizacja zmieniła w sposób istotny strukturę gospodarczą wielu krajów, w
wpływając istotnie na ich tkankę społeczną. 那么实际上城市化现在也改变了很多国家的这个经济结构，而且对它这个社会的很多个单元和结构也产生了深远影响。W Europie już około 70% ludzi mieszka w miastach.在欧洲有超过百分之六十的问题，西方国家都没有经历过。jednocześnie borykają się z takimi problemami, których skali zachodnia cywilizacja w takim stopniu nigdy nie poznała i nigdy nie rozwiązała. 像北京、德里这样的国家，他们都要经历很多西方国家没有的问题。Zatrucie powietrza uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Wielokilometrowe korki zatykają ulice w tych miastach. A infrastruktura ochrony zdrowia po prostu nie jest w stanie obsłużyć wszystkich mieszkańców. 空气污染妨碍了人们的正常生活，数公里的这种道路拥堵也阻碍了出行，而且基础医疗方面的基础设施也不能满足城市居民的需求。 Ale jednocześnie to właśnie urbanizacja, czyli rozwój miast, pozwala na intensyfikację rozwoju gospodarczego, na polepszenie standardu jakości życia, na rozwój społeczny. 但是另一方面，实际上也是这种快速的城市化进程带来了经济的高速发展，提高了人民的生活水平，促进社会发展。Te wielkie megatrendy, o których mówiłem, nieistotnie wpływają na cztery najważniejsze wymiary funkcjonowania naszej planety. I na ten wymiar polityczny, na ten wymiar gospodarczy, technologiczny i kulturowo-społeczny. 刚才我提到的这些全球都出现的大趋势，深刻地影响着我们的政治、经济、科技和社会文化，这种影响是全球性的。 Żyjemy w okresie wielkiej zmiany. 我们生活在一个正发生着巨大变化的时代。 I warto pamiętać o tym, że Chiny aktywnie uczestniczą w tym procesie światowych zmian, jednocześnie same im podlegając. 而且我们还应该看到的是，中国在积极地参与这些全球性的变化，也依赖于这一进程。Bez precedensowo szybki rozwój chińskiej gospodarki w ostatnich kilkunastu latach w naturalny sposób spowodował, że Chiny stały się jednym z ważniejszych aktorów przemian w globalnej ekonomii. 近十几年来，中国的经济都以前所未有的速度在发展。 在全球经济变化中充当了重要的角色。 Udział produktu krajowego brutto Chin obecnie drugiej światowej gospodarki w 2014 roku stanowi już ponad 13% światowego PKB. 2014年的时候，中国的 GDP 居世界第二位，占全球经济总量的13%。 Niezależnie, aczkolwiek często w sposób powiązany z czynnikiem gospodarczym, obserwujemy systematycznie wzrastającą rolę Chin w światowej polityce. 那么，实际上这个经济因素也在影响着中国，但是除此之外呢，中国在世界政治舞台上的作用也在不断提高。 Ten proces jest szczególnie widoczny w ostatnich latach poprzez chińskie propozycje budowy nowego ładu globalnego opartego na wielobiegunowości oraz widzimy rosnącą aktywność w rozwijaniu relacji z głównymi uczestnikami światowej polityki, a więc z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi czy z Rosją. 近年来，比如说中国提出了建立在多极世界上的这个全球新秩序，而且 można ten proces dostrzegać również poprzez nowe inicjatywy Chin, takie jak nowy szlak, nowa droga, utworzenie banku rozwoju, czy propozycji 16+1, w której także jest Polska. 那么而且中国今年还提出了一系列的构想，比如说这个“一带一路”战略、亚投行、16+1的这个中国中东合作模式等等，在这个中间也包括了波兰。 Przechodząc teraz do omówienia relacji chińsko-europejskich, już pomijając inne aspekty polityki międzynarodowej, światowej. Chciałbym powiedzieć, że Europa patrzy na Chiny z podziwem. 那么除了我刚才讲到的这个中国在世界政治舞台各个方面的情况之外，我现在想讲讲中国和欧洲之间的关系。那我想强调的就是，实际上这个欧洲是非常惊叹于中国这些年来的发展的。那么，不知道为什么要不解释，国家，对，三一，一。
pomógł czy uzyskał efekt w postaci zredukowania o połowę globalnej biedy, która była udziałem także Chin. 那么确实是很值得惊叹的，就是中国它能够解决这个超过世界一半人口的人民的这个饥荒问题。 Jednak tej refleksji o pozytywnej roli Chin oczywiście towarzyszy także cały szereg obaw i pytań. 当然就是这个，实际上欧洲在面对中国的时候也有些问题，有一些担忧。 Europa pyta samą siebie i pyta Chiny o tym, jak dzisiaj myślą o sobie i o świecie Chiny i Chińczycy. No, no, 比如说这个欧洲人，他就会想今天的这个中国人，他是怎么看待自己，又是怎么看待别人世界的。 Jak chcą użyć swojej rosnącej potęgi? No, no, 中国想走向何方？他想如何的这个运用自己的这个不断在增长的。 Relacje gospodarcze i polityczne z partnerami, nad którymi, tak jak w przypadku Polski na przykład, mają ogromną przewagę nie tylko eksportową. Jak zamierzają się pozycjonować w regionie wobec mniejszych i słabszych sąsiadów? We wrześniu szefowa europejskiej dyplomacji Federica Mogherini przedstawi europejską strategię globalną, w której Chiny mają kluczowe miejsce, które niegdyś było odległe jako kraj, dzisiaj są coraz bliżej. 那么实际上去年九月的时候，这个欧盟外长曾经提出过一个这个欧洲的这个全球战略，那么其中把中国也放在一个非常重要的地位。 Unia Europejska dostrzega rosnącą międzynarodową aktywność inwestycyjną waszego kraju i w Afryce, i na Bliskim Wschodzie, i Środkowym Wschodzie, ale także i w Europie. 那么欧盟也在非常这个高度的关注中国在这个近东啊，在非洲，包括在欧洲的投资。 Podczas ostatniego spotkania w Pekinie w ramach europejsko-chińskiego dialogu Chiny zadeklarowały włączenie się w unijny plan inwestycyjny dla Europy, zakładający uruchomienie 315 miliardów euro. To pierwszy kraj Azji, który złożył taką deklarację. Nad wprowadzeniem tego w życie będą pracować eksperci z Chińskiego Funduszu Jedwabnego Szlaku, Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 那么在这种中国也宣布要加入欧盟提出的一系列的这个发展计划，而且提出了非常这个高额的投资。 Jednocześnie rząd Chin i Komisja Europejska podpisały Memorandum of Understanding dla stworzenia unijno-chińskiej platformy łączności. Ma ona stymulować synergię między chińskim planem jednego pasa i szlaku, a unijnymi inicjatywami łączącymi kontynent. Platforma ma ułatwić współpracę europejsko-chińską w budowie infrastruktury, wymianie sprzętu i technologii, ale także i standardów. To oznacza ogromne biznesowe szanse, to oznacza także wielkie wyzwania, to perspektywa wzrostu zatrudnienia i rozwój, to oznacza także perspektywę gigantycznych zysków. 那么中国和欧盟之间还签署了这个关于一个这个连接平台的这个谅解备忘录。这个呢，它其实是想这个就是参照欧盟内部的这个连接平台的这种模式，然后加强这个双方之间的合作。那实际上呢，这个协议今后会带来巨大的这个机遇，包括比如说提高收入啊，创造大量的这个劳动机会、劳动职位等等。 Unia Europejska stawia także na bliższą współpracę Chin z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, a nawet i przyszłe członkostwo w tej instytucji. Jednocześnie kraje Unii Europejskiej angażują się w Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Tu muszę się pochwalić, chwaląc także i poprzedniego, i obecnego pana ambasadora Polski. Polska jest jedynym wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej członkiem tegoż banku. Tylko i wyłącznie Polska w
tej części Unii Europejskiej, która, jakby, o którą się Unia poszerzyła na wschodzie po przemianach roku 89. 那么这个中国和欧洲的这个复兴银行进行合作，那么同时呢，欧洲也积极参与中国提出的这个亚投行的计划。这里呢，我还想强调一点，我也很骄傲，就是波兰是中东欧唯一一个这个声明，而且已经加入亚投行的这么一个创始国。那么也可以看出来，这是在这个中东欧整个1989年体制转轨之后。 Jak powiedziałem, Polska jest jedynym wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej członkiem założycielem banku azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Stwarza to dla Polski i dla Chin kolejną bardzo ważną platformę współpracy obok projektu jednego pasa i szlaku oraz obok formuły 16+1. Sejm Polski w tych dniach ratyfikował umowę międzynarodową o naszym udziale we wspólnym przedsięwzięciu bankowym. 那么就像我刚才说的，波兰是中东欧地区唯一一个以创 połączenie to dziś niezwykle ważne słowo. I Chiny, i Europa mają w tym zakresie naprawdę ambitne plany. Connectivity platform może lepiej połączyć nasze kontynenty, ale to samo się nie zrobi. Musimy pracować nad rozwojem tej inicjatywy w sposób strategiczny, bazując na jakimś wspólnym podłożu, na bazie wspólnych projektów. 那么我还想跟大家说，就是这个连接这个词儿。我们现在一直在讲这个欧洲和亚洲要连接，我们这个国家跟国家之间要连接。那么这种连接平台为我们创造了很多的这个重要的这个合作机遇。那这种连接呢，必须建立在一个共同的这个土壤和基础之上。我们要做的就是要这个努力的去寻找这些共同点，因为连接不可能自己实现。 Ale tym wspólnym podłożem, tym nieuchronnie wspólnym fundamentem powinna być również wspólna zasada respektowania prawa międzynarodowego i podstawowych wartości. Silne instytucje i dobrze funkcjonująca sieć połączeń. Tylko w ten sposób uda się nam zintegrować różne wymiary connectivity, tak aby prace finansistów, inżynierów i ekonomistów mogły iść równolegle do prac ekspertów od polityki bezpieczeństwa. 我们讲的这种连接呢，首先必须建立在这个共同的尊重国际法，尊重我们的这个基本价值的基础之上。那么在这个基础之上，我们要去建立这个连接的网络，特别是要去推动建设一些这个有能力的这个强有力的机构去推动相互之间的这种连接和合作。只有在这个基础上，我们的连接才有意义。 I dlatego Europa chce poruszać z Chinami także sprawy wielkie, najważniejsze dla przyszłości naszej planety, takie jak zmiany klimatyczne czy międzynarodowa migracja, ale także swoboda żeglugi morskiej, zarządzanie kryzysami w przypadku klęsk żywiołowych, międzynarodowe mediacje i pojednanie narodów. 所以，我们希望和中国共同，在这种对全球形势具有重要意义的大的体上，共同努力。比如说这个气候变化问题，这个航运的安全问题，这个粮食减产，包括这个国际调解、民族之间的融合、团结等等。 Tylko wspólne podejście do tych wyzwań, wspólna praca nad rozwiązywaniem globalnych problemów w oparciu o międzynarodowe standardy i prawo da nam wszystkim, dla światu, tak potrzebną stabilność. Bo tego, czego nam wszystkim bardzo potrzeba dla rozwoju, to jest stabilności systemu. 那么只有我们在这个尊重这个国际的标准和法律的基础上，我们在这些重大的国际问题上保持这个相对一致和共同的立场，才有助于我们去解决问题。而只有这些问题得到很好的解决，我们才能够赢得一个稳定，而稳定是我们去获得这个长期的发展的一个最基础的因素。 Jeszcze parę słów o współczesnej Polsce na tle świata zachodu, na tle Europy. Polska po solidarnościowym przełomie ustrojowym roku 89 jest w Europie i jest
jest w świecie symbolem odważnych, wielkich zmian. 那么波兰在这个1989年，这个团结工会，这个包括后来的这个体制馆转轨之后，它在整个欧洲一直是这个前进的脚步比较的这个勇敢的。 Te zmiany dotyczyły rzeczy najważniejszych, wielkich, takich jak niepodległość, suwerenność, takich jak demokracja, ale te zmiany dotyczyły również życia każdego z nas w Polsce. 那么我们的这种勇敢的精神，不仅涉及到，比如说我们的主权、领土、独立问题，还涉及到我们的日常生活方方面面。 Można więc powiedzieć to bez żadnej przesady, że Polska i Polacy są w swoisty sposób wytrenowani, wyspecjalizowani w życiu w kraju ciągłej transformacji. 那么所以我说，我们可以这个毫不谦虚的说，我们波兰和波兰人民在这种不断的这个转变和变化过程中积累了大量的经验。 A jednocześnie mamy świadomość, że w 1000-letniej historii państwa polskiego te ostatnie ćwierćwiecze trudnych niesłychanie, czasami bardzo bolesnych, ale owocnych zmian, to najlepsze ćwierćwiecze w naszej historii. 那么我们也可以很骄傲地说，过去的这25年，我们有过很多的困难和伤痛，也是对我们来说非常具有意义的25年。我认为是在我们波兰近千年的历史中最重要的25年。 Przeszliśmy trudną drogę od nieefektywnie centralnie planowanej gospodarki do wolnego rynku, od państwowych firm do prywatnej przedsiębiorczości, od zamknięcia się za żelazną kurtyną Polski do członkostwa Unii Europejskiej, NATO i strefie Schengen.我们经历了这个从无效的中央计划经济到自由市场，从很多的国有公司到私人企业，从铁幕时代的结束到我们今天加入欧盟北约和申根区等一系列非常艰难的变革。Mamy doświadczenie bycia jedyną zieloną wyspą na mapie Europy, wyspą stabilności, ale i wzrostu, trwającego wzrostu gospodarki w czasie, kiedy reszta Europy pogrążała się w kryzysie. 我们也是成功的成为了这个欧洲的一个经济增长的绿洲。我们这个绿洲不仅是以稳定著称，而且是唯一一个波兰以正增长方式度过经济危机的国家。 Mamy doświadczenie jedynego kraju, który w Europie przez ponad 20 lat miał nieprzerwany wzrost gospodarczy. 而且波兰也是欧洲近20年来唯一一个20多年一直保持着经济正增长的国家。 Dzisiaj polska gospodarka jest wciąż w dobrym stanie. Mamy wzrost na poziomie 3,5% w roku 2015, ale to już przekłada się, co pewnie na Chińczykach nie zrobi żadnego wrażenia, ale w Europie robi. Przekłada się ten na wzrost gospodarczy na 413 miliardów euro. 今天我们的波兰经济还是处于一个比较好的发展状态。2015年的它的这个经济增速是3.5，当然跟中国相比可能还不是特别的这个大的一个增速，但是对在欧洲来说，这就是一个很好的成绩了。它的这个总值是4130亿欧元。 Ważne jest dla nas to, że prognozy na rok następny, jeszcze następny są równie optymistyczne. 而且更重要的是，就是今年和明年，还有再下一年的这个经济预报，实际上都是很乐观的。 Ponad ważne jest to, że ponad połowę naszego produktu krajowego brutto czerpiemy z sektora usług. 而且很重要的是，波兰 GDP 有一半以上是来自于服务业。 A 40% z przemysłu i tylko 3% z rolnictwa. 此外就是40%是来自于工业，只有30%农业。 Sektor małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, często o charakterze rodzinnym, wytwarza w Polsce ponad połowę produktu krajowego brutto. 波兰的中小企业，私有的，甚至有些时候是这种带有家庭色彩的这些企业，他们创造了超过一半以上的。 To w skali 38-milionowego narodu, jakim jest Polska, jakim są Polacy, to jest jednak prawie 2 miliony firm. 那么在这个3800万人口的这么一个国家来看，差不多是200万个。Te małe i średnie przedsiębiorstwa są
są jednocześnie dźwignią rozwoju ekonomicznego Polski. Zatrudniają 2/3 wszystkich pracowników w sektorze prywatnym. 而且他们这个提供的就业岗位达到了这个整个。To dzięki nim w znacznej mierze nasze relacje z innymi krajami Unii Europejskiej charakteryzuje to, że ponad 75% naszego eksportu, w tym na ogromną skalę przetwórstwa spożywczego, trafia na trudne, bardzo wybredne i pełne konkurencyjności rynki krajów europejskich. 而且还值得一提的就是他们的这个农食品，而且欧洲市场是一个比较挑剔的市场，所以他们。Polska chce jednak rozwijać swoje relacje poza europejskie. 波兰同时也致力于要发展欧洲以外的经贸关系。 Mamy świadomość, że postępująca globalizacja gospodarki, także i polskich firm, które operują już w skali światowej, to także jest wielkie zadanie szukania nowych partnerów i nowych wyzwań. 那么波兰在面对这种全球化经济进程的过程中，也在不断地寻找新的合作伙伴。Jednym z takich krajów, jednym z takich rynków chcielibyśmy, aby były Chiny, które mają swoją także wielką przyszłość。那么其中这个我们很重视的一个具有发展潜力的伙伴就是中国，我们认为中国也是具有非常广阔的前景。Najważniejszym obecnie wektorem naszych relacji z Chinami jest gospodarka. 可以说，现在我们跟中国发展对话关系最重要的部门还是经济。To gospodarka odgrywa to istotną rolę, w moim przekonaniu mogłaby jeszcze większą rolę odegrać. 而且我觉得现在这个经济关系是发挥的最重要的作用，但是这个作用还可以进一步加强。 Polska jest nie tylko symbolicznie i geograficznie pierwszym krajem Unii Europejskiej, którą napotka Chińczyk, przedsiębiorca chiński jadący na zachód. 那么这个波兰对中国来讲，不管是这个意义上来说，还是从地理上来说，都是第一个欧盟国家，是这个欧洲的门户。I Polska naprawdę może pełnić rolę dobrej, szeroko otwartej bramy wiodącej do całej Europy. 所以这个波兰非常希望，也认为自己有这个能力，成为中国进入欧盟的这么一个门户性作用。 I warto by w politycznym formacie 16+1, czyli kraje Europy Środkowo-Wschodniej plus Chiny, właśnie Chiny widziały w Polsce lidera regionu. 那么这个特别是在这个16+1框架，也就是我们说的这个中国中东合作的过程中，实际上中国也是把波兰作为这个中东欧国家中的一个领军。 Ostatecznie sama Polska stanowi blisko 1/3 ludności. Ponad 1/3 PKB całego regionu. 波兰占有这16国近1/3的人口和超过1/3的经济。 Od 2011 roku, właśnie od czasu mojej prezydenckiej wizyty, rząd polski prowadzi program Go China i bardzo poważnie podchodzi do rozwoju naszych bilateralnych stosunków. 从2011年开始，波兰政府就推动了一个叫做 Go China 的计划。 W strefie gospodarczej największym wyzwaniem naszych relacji z Chinami jest wzmocnienie eksportu, który jest dzisiaj niestety 10 razy mniejszy niż import z Chin do Polski. 那么现在实际上在经济领域，我们对华关系的最大挑战就是增加出口进口到波兰的1/10。 Poprawie ujemnego bilansu handlowego ma służyć między innymi otwarcie w Chengdu stolicy Sichuanu. Konsulatu polskiego. Ma temu służyć wielkie przedsięwzięcie, jakim jest most kolejowy, wahadło. I w tej chwili chyba 150 pociągów, a już niedługo 200 pociągów idących z Chin do miasta Łódź w centralnej Polsce i z powrotem. 那么这个地方发挥重要作用的一个就是这个铁路桥梁，就是龙欧快铁，它是从中国出发，然后到达波兰中心城市。Problem polega na tym, aby te pociągi w jedną i drugą stronę jechały jednakowo zapełnione towarami. 那么问题就在于，我们希望是这个双向的火车开行的过程中，这个车厢都是满的。To wielkie wyzwanie dla biznesmenów.
To jest pytanie o odwagę także w sięgnięciu po polskie specjalności, jakim jest przetwórstwo spożywcze, są znakomite jabłka i wiele, wiele innych produktów. 像波兰的这个很多的农食品都是具有这个非常好的质量的，比如说波兰的苹果。A teraz wracając trochę do Uniwersytetu Chińskiego, chcę Państwu powiedzieć, że jak rozbudujemy te relacje ekonomiczne, trzeba jednocześnie będzie jeszcze bardziej pobudzać wzajemne zainteresowanie językiem, kulturą, wzajemne zainteresowanie elementami edukacji. 那么现在回到我们在这个校园里头讲的这个问题，实际上我们要促进经济合作发展，重要的也是要促进这个语言文化教育的教育的发展。促进这个，pobudzać współpracę pomiędzy regionami, pomiędzy miastami. 此外，我们还应该这个推动旅游业的合作，还有地方合作。都到Warszawy z Chin, to powinien pójść do takiego miejsca szczególnego w stolicy Polski. Do Ogrodu Królewskiego, który zwie się Łazienki, zbudowanego przez ostatniego króla polskiego w XVIII wieku, gdzie można spotkać ślady starej, pięknej, atrakcyjnej dla Polaków kultury chińskiej. 那么我在这里就想说，像这个波兰华沙的这个瓦金基公园，这是波兰的这个彭亚托斯基国王在18世纪建的这么一个公园。那么现在的波兰人，他就可以在这个公园里面体味到这个古老的中国文化。 Jest aleja chińska odbudowana przez obecnego dyrektora. Są przeróżne elementy architektury sztuki chińskiej, które budzą nie tylko zainteresowanie, ale budzą także sympatię, zaciekawienie i życzliwość mieszkańców Warszawy. 那么这个由目前的这个公园园长复建的中国大道上面举行每年都会举行一系列的，就是激起当地民众对中国文化的兴趣。 更重要的是，他们对这个中国的热情，对中国的这种喜爱之情。 Także dużo już zostało zrobione, ale proszę Państwa, jeszcze więcej jest przed nami. 所以各位，我们确实做了很多的工作，但是我们还有未来还有很长的路要走，还有很多的事情可以做。 Program Go China należy uzupełnić o odpowiedni adresowany do Chińczyków, aby jechali, aby działali i robili dobre biznesy. 那么这个 Go China 的项目，我们也希望有反向的发展，就是有越来越多的这个中国的游客或者是中国的商人到波兰去游览去做生意。谢谢 Na położeniu geograficznym oraz na potencjale ekonomicznym. Dlatego, że Polska leży w takim miejscu Europy, które trudno ominąć. Bo jest od Bałtyku sięga po łańcuch Karpat, Wielki Gór. I oczywiście można iść gdzieś tam, szlak może wieść przez Bałkany, ale tam się kiepsko podróżuje. A przez Polskę równo nie ma większych gór, przeszkód. Wszystko idzie dobrze, ale przede wszystkim decydujący jest według mnie potencjał ekonomiczny Polski i poziom zaawansowania rozwoju gospodarczego, który jest dzisiaj naprawdę imponujący. A trzecim elementem bardzo ważnym według mnie to jest takie nie na dziś, ale od dłuższego czasu wyraźne zainteresowanie ze strony czynników politycznych polskich budowaniem tej tkanki współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej z Chinami. 我简短的解释一下，就是我们这位同学问的问题，就是这个波兰认为他在这个实现“一带一路”和十六加一等一系列计划过程中的这个优势在哪？那总统先生主要讲了三点，第一个就是他的地理优势，他位于这个波罗的海沿岸等等。
第二就是它的这个它在经济方面的这个潜力，那么还有一个就是未来的一个发展方向，就是波兰希望跟中国在这个政治、经济、文化等各个方面开展这个全面的合作。 Panie Prezydencie Jan Górski z Rady Międzynarodowej, chciałbym poprosić, jeśli mogę, o rozwinięcie przez Pana Prezydenta tego wątku dotyczącego zacieśnienia współpracy między Polską a Chinami, ale w tym obszarze pozagospodarczym. Jakie tutaj największe wyzwania przed nami stoją? Wspominał Pan Prezydent edukacji, turystyce między innymi. No, myślę, że jest wiele do zrobienia w tym obszarze. Cieszę się, że po pierwsze cieszę się, że w obszarze relacji politycznych jest utrzymane dobre tempo relacji na różnych wysokich szczeblach.刚才这位记者问，就是刚才总统提到，在中国合作的这个大的这个框架内，还是有很多领域这个潜力没有得到充分的挖掘。这个就是这个总统怎么看存在的一些挑战？ Cieszę się, że był w Chinach z wizytą oficjalną mój następca, mój prawda, prezydent Zhang. 我就是这个我认为呢，就是现在中国关系发展的速度很快，而且我很高兴，这个我的继任者，也就是杜达总统已经来中国进行访问。 Cieszę się, że trwają chyba pomyślnie rozwijające się rozmowy na temat rewizyty w Polsce prezydenta Chin. 而且我也知道，这个双方正在进行一个卓有成效的沟通，关于中国国家主席对波兰进行回访的这样的这个问题进行卓有成效的讨论。I bardzo liczę na to, że te spotkania, te wizyty oficjalne będą uruchamiały różne procesy i różne mechanizmy sprzyjające współpracy o wymiennych, jakby wymiennych, bardzo konkretnych obszarach. 我也坚信，这个相互之间的这种访问能够启动一系列的进程，一系列的机制，能够促进我们双方关系的紧密。Takim jest, takim obszarem jest między innymi właśnie w tych dniach ratyfikowany przez polski parlament, czeka już tych, co czeka na podpis prezydenta, umowa właśnie o polskim udziale w banku chińskim. 这样的进程，其中包括就是在不久前我们波兰议会已经通过了，正在目前正在等待总统最后签署的这个关于波兰加入这个中国亚洲行的这个问题的决议。 Takim konkretem będzie podpisanie i przestrzeganie zasady wzajemnego respektowania doktoratów。这样的成果也包括，比如我们互相承认这个对方的学历，包括这个博士学位。 Co może się przyczynić do ułatwienia współpracy na poziomie uczelni i Instytutu Naukowo-Badawczych. No, reszta to bym powiedział, no jeżeli się okaże, dla nas będzie szalenie istotne, jakie Chiny podejmą decyzję co do przebiegu tej koncepcji, czy finału koncepcji jednej drogi, jednego szlaku. 另外，我们这个中国在进行的这个“一带一路”的这个波兰也会这个适用这个方案。都变成具体的行动，是吧？那根据波兰的这个企业、波兰的资本也都准备好这个参与这个“一带一路”的这个战略实施。 好，由于时间的关系，我们的问答环节就到此结束。Ze względu na ograniczony czas, no to już koniec tej części pytania. Thank you.